Witam serdecznie, szczęść Boże. Ale te przykazania są strasznie trudne, nie? Szczególnie te, które daje Kościół. Chodzić do Kościoła co niedzielę, w każdą niedzielę, bo inaczej masz grzech ciężki. A rano chciałoby się wyspać. Wieczorem, no to jest mecz, często akurat w tym momencie, kiedy jest msza, serial, film, spotkanie z przyjaciółmi. Strasznie trudne jest wypełnienie przykazań, które dał Jezus, a Kościół ciągle o tych przykazaniach mówi, nie? Albo to trwanie w prawdzie. Nie możesz kłamać, ani w ogóle, ani centa. Musisz mówić prawdę, żyć w prawdzie, czcić ojca i matkę swoją. Nawet jeśli oni zbzikowali i są strasznie trudni, tacy nieboży. Masz kochać ich pomimo wszystko. Przebaczać tym, którzy ci zaszkodzili z premedytacją. Masz im przebaczać, mieć gotowość przebaczania. Nie spóźniać się, być słowny. Nie przeklinać ludzi. Nie złorzeczyć. Nie można współżyć poza małżeństwem, nie można pożądać w ogóle bliźniego, znaczy żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Strasznie trudne, nie? Nie można kraść, kłamać i w ogóle zabijać, nie można palić papierochów, nie można mieć nałogów. Strasznie to jest trudne, te przykazania są strasznie trudne. Ja miałem wielki problem z tymi przykazaniami. Wierzyłem w Boga, zawsze wierzyłem w Niego, tylko wierzyłem po swojemu. Aż w końcu przestałem chodzić do kościoła, bo przykazania były dla mnie strasznie trudne do wypełniania. I Boga zacząłem traktować jak Bozie. Wiecie, co to znaczy traktować Boga jak Bozie? No, wtedy zwracasz się do Niego, kiedy stajesz w obliczu jakiegoś kryzysu, nieuchronnej katastrofy i modlisz się, Panie Boże, ratuj. Jak mnie uratujesz, to ja się zmienię. Jak się tak często modliłem, On mnie zawsze ratował, a ja się nigdy nie zmieniałem. Zapominałem o tych słowach, które wypowiadałem. I przykazania były dla mnie strasznie trudne. A Jezus dzisiaj mówi tak. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Ludzie nie lubią słuchać o przykazaniach, bo wydaje im się, że one są strasznie trudne. A to jest bzdura. Teraz już to wiem. Jezus kiedyś powiedział tak. Weźmijcie na siebie moje jarzmo. Ono jest słodkie i lekkie. I to nie jest wcale jakaś nie wiem, podpucha. Naprawdę przykazania, bo tu chodzi o przykazania, są lekkie i słodkie dla tych, którzy nie są bezbożni, bo można być bezbożnym człowiekiem i chodzić do kościoła. Z przyzwyczajenia, z przymusu, ale nie z miłości. Ja chodziłem do kościoła z przymusu, z przyzwyczajenia, bo mi kazała mama. Teraz chodzę do kościoła z miłości, bo zrozumiałem, że Pan Jezus jest najważniejszy w moim życiu, że Jego słowa są najważniejsze w moim życiu. Że wszystko inne nie jest tak ważne, jak to, co On do mnie mówi, jak Jego nauka. I po jakimś czasie odkryłem w przykazaniach szczęście. Wiecie, to tak jak z oddychaniem. Nie każdy, kto oddycha, oddycha dobrze. Są ludzie, którzy sapią. Ja sapałem. Tak oddychałem. I czasami mi się zdarza, że tak oddycham jeszcze. Wiecie, to wynika z tego, że człowiek źle oddycha, ale oddycha. Ale wiecie, jakie to jest strasznie trudne i ciężkie, kiedy dopada cię przez takie oddychanie jakaś choroba, astma, problemy z oddychaniem, ze spaniem, z koncentracją. Ja coś takiego przeżywałem i nie wiedząc nawet o tym, że źle oddycham. Nie miałem w ogóle pojęcia o tym, że ja źle oddycham, bo nikt mi nie powiedział, jak się powinno oddychać. I zacząłem szukać na YouTubie odpowiedzi, jak oddychać. I ludzie, którzy się znają na oddychaniu, pokazali,
jak oddychać, jak nie oddychać, jak trzymać język za zębami, jak nie oddychać buzią, tylko nosem. Kiedy nie mówisz, to oddychasz nosem. Wdychasz powietrze nosem i wydychasz nosem. Ale my często o tym nie wiemy i ja tam oddycham po swojemu, nie? A później konsekwencje z tego są straszne, takiego oddychania. I ja nabawiłem się różnego rodzaju jakichś tam problemów i musiałem nauczyć się, nadal się uczę, jak oddychać. I wiecie, słuchałem gdzieś tam w jednym z filmików, że pierwsze 10 tysięcy powtórzeń jest strasznie trudne, ale później one są już łatwe, bo wpadasz w automatyzm i już nie są takie trudne. I oddychanie już nie jest takie trudne, bo się zacząłem jego uczyć na nowo, ale musiałem zrezygnować ze swojego ja wiem. Przecież my mamy swoje przykazania, każdy z nas ma swoje przykazania. Decydujemy, co jest dobre, co jest złe, ale jeśli to nie jest powiązane z tym, co mówi Bóg, to my stajemy się bogami wtedy. To my mówimy, co jest miłością. Jaka jest miłość? I często ta nasza miłość jest pożądaniem, a pożądanie nie jest miłością. Jezus mówi, nie pożądaj. Bo pożądanie jest takie nieludzkie, nieboże. Takie grzeszne, takie bezbożne, diabelskie. Ale my chcemy słuchać po swojemu i dlatego nam tak ciężko się żyje. To życie jest takie, wiecie, słabe, takie trudne, szczególnie po 40. Tam jak człowiek jest młody, to tam sobie żyje jak chce, nie widzi konsekwencji swoich złych wyborów. Później dopiero jak się starzeje, wchodzi w średni wiek, czy tam w 30, w 40, to zaczyna dostrzegać. Tu mnie boli, tam mnie boli, ta relacja mnie boli, tu nie mam przyjaciół, tu jestem samotny, tu się deprecha pojawiła. To wynika z tego, że nie słuchamy Boga. A Jezus mówi, jak będziecie mnie słuchać, to będziecie mieć naprawdę życie w obfitości. I moje przykazania są lekkie, przyjemne, słodkie. Tylko zrezygnuj z twojego patrzenia, z twojego myślenia na to życie. Tu musi się dokonać rewolucja. Tu wszystko musi się zmienić. To, co mam w środku, uznaję za śmieci, po to, żeby przyjąć to, co daje mi Jezus. I uznając Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, rozpoczynamy przygodę. Przygodę, która ma nas doprowadzić do życia wiecznego. Wiecie, że my nie możemy wejść do życia wiecznego, jeśli żyjemy po swojemu, bo my ciągle jesteśmy w śmierci duchowej. A śmierć duchowa pojawia się wtedy, kiedy nie idziesz na mszę w niedzielę, a masz obowiązek, bo jesteś katolikiem, bo jesteś ochrzczony, byłeś u komunii wybierzmowany i powinieneś iść na mszę. Nie idziesz, masz grzech ciężki. Nie ma w tobie życia. I nie możesz żyć wiecznie. Będziesz w śmierci wiecznej, jeśli tego nie zmienisz. Sam tego nie zmienisz. Ale Bóg chce ci pomóc w tym, żeby się to zmieniło. Chce cię nauczyć oddychać. I w końcu załapałem, że mogę chodzić do kościoła. I może mi to smakować, podobać mi się. Modlitwa mi się podoba. Mówienie prawdy mi się podoba. Nie lubię kłamstwa, nienawidzę. Kiedyś kochałem. Nie mam nałogów. Kiedyś miałem, i to duże, problemy z nałogami. Lubiłem palić papierosy, kochałem palić papierosy. Dzisiaj ich nie cierpię, bo zaufałem Jezusowi, że bez papierosów mogę żyć i będzie mi się dużo łatwiej żyć bez nałogów takich czy innych. Nie? Nic na P, oprócz Pana Jezusa. I człowiek staje się dużo lżejszy. Dusza oddycha pełnią Ducha Świętego i przygotowuje się na życie wieczne. I drobne jakieś tam naprawy, oczywiście, remonty duchowe. Każdy z nas potrzebuje takich remontów, bo ciągle się psujemy. Dlatego nieustannie mamy poznawać naukę Jezusa, odnawiać ją w sobie, rozmyślać nad nią i zawsze coś nam
nowego się pojawi. Aha, tego jeszcze nie stosuję. Aha, z tym mam jeszcze problem. Tutaj jeszcze nie posłuchałem Pana Jezusa. Dlatego tak w moim życiu dużo niepokoju. To nie chodzi o to, że jak będziemy wypełniać przykazania Jezusa, to cierpienie zniknie z naszego życia. To jest jedna wielka bzdura, bajka, nie? Tak nie będzie na tym świecie. Będziemy cierpieć nawet niewinnie. Nawet jak będziemy sprawiedliwymi, to będziemy cierpieć, bo tak ludzie cierpieli przed nami, a jest to opisane w Piśmie Świętym. Pan Jezus przecież jest sprawiedliwy, a cierpiał, nie? Dlaczego my mielibyśmy nie cierpieć? Mamy być lepsi od Niego? No nie, będziemy cierpieć. Ale nie stracimy tego pokoju. Pokoju duszy. Będziemy mieć sobie pokój. Będziemy trwać w miłości. I tego nam wszystkim życzę. Okej, na koniec. Widzimy się dopiero za tydzień w poniedziałek. A może we wtorek. Bo jadę na studia i teraz nie będę nagrywał. Jutro nie będzie odcinka. I przez cały tydzień ten następny też nie będzie. Odpoczniecie ode mnie. Może zatęsknicie. Ksiądz zostaje i Jakub. Więc zapraszam do oglądania księdza i Jakuba. No i życzę dobrego czasu, abyśmy wzrastali w miłości Bożej. Abyśmy się tutaj spotkali we wtorek albo w poniedziałek 30 albo 31 już z nowymi siłami, z nową mocą do dalszego słuchania. Jak Bóg da, to widzimy się w swoim czasie. Pozdrawiam.